Drodzy biskupi, jeżeli nie macie pomysłu, co zrobić z politykami, którzy podają się za katolików, a publicznie sieją zgorszenie, przypominam, że nie jesteście bez wyjścia. Zacznijcie ich ekskomunikować. Ludzi, którzy działają publicznie, którzy podając się za katolików, wpływają swoimi postawami na jakieś destrukcyjne działania, na współbraci, którzy mogą zbłądzić w wierze, powinno się ekskomunikować. Kościół nie może się bać. Nie może się bać wyrażać jasno swojego zdania, czyli chrystusowej nauki. Politycy wykorzystują Kościół instrumentalnie. Nie wszyscy, ale znakomita ich większość. I jest to fakt pierwszy. Doświadczenie historyczne uczy nas też, że podczas sojuszu tronu z ołtarzem zawsze traci ołtarz. I jest to fakt drugi. Ktoś mógłby błędnie odczytać w takiej sytuacji misję Kościoła i możliwości hierarchów, którzy mają przecież różne narzędzia, tylko trzymają niestety po szufladach i boją się użyć. Przeciwnicy Kościoła chcą go widzieć w kruchtach, pozbawiając księży możliwości wyrażania swoich poglądów i zmusić ich do tego, aby zaprzestali wpływać na społeczeństwo poprzez dawanie mu moralnych rad. No i tutaj chyba też nie będzie pomiędzy nami żadnego sporu, że taka właśnie sytuacja teraz występuje. Do Kościoła przeniknęła również szajka osób podłych. Podłych i złych, którzy zajmują nawet pewne eksponowane stanowiska. Pojawiają się w szeregach kapłańskich ludzie zepsuci do cna, którzy swoim działaniem, zachowaniem i postawami sprawiają, że moralność stanu kapłańskiego jest od lat poddawana dyskusji. Zdradzają nie tylko Chrystusa, ale niszczą życie swoim kolegom, swoim współbraciom w kapłańskim trudzie, którzy przecież są bardzo często ludźmi porządnymi. W taki właśnie sposób przez zamiatanie pod dywan upadł cały Kościół w Irlandii. Ilu z was, drodzy księża, było zwyzywanych, oplutych, szarpanych, a nawet policzkowanych, obsobaczanych od pedofilii, chociaż sami niczego złego nigdy nie zrobiliście, wręcz przeciwnie, zawsze byliście dobrzy. Jak wielu z was, drodzy kapłani, rezygnuje w związku z tym z publicznego noszenia sutanny, ze strachu przed złym zachowaniem jakiegoś troglodyty na ulicy? Robicie to zupełnie niepotrzebnie. Jest nas cała masa, cała rzesza zwykłych, normalnych ludzi, którzy za każdym razem, gdy widzą kapłana, mają możliwość i okazję pozdrowić Chrystusa. Nie rezygnujcie z tego. Księża powinni chodzić ubrani jak księża. W górę serca, bez strachu. W każdym środowisku znajdziemy też pewnych odszczepieńców. Ludzi po prostu podłych i złych. Jest to oczywiste, ale nie w tym tkwi problem. Problem pojawia się wtedy, gdy z jednej strony różne plugastwa, a czasami i przestępstwa są zamiatane pod dywan w imię idiotycznie pojmowanego dobra sprawy, a z drugiej, co jest w moim odczuciu najgorsze, powodują wycofanie się episkopatu z tego, nad czym powinien trzymać pieczę. Oczywiście sprawa dotyczy relacji pomiędzy Kościołem i jego hierarchią, a tymi, którzy podają się za katolików i często publicznie składając swoje, jak się często okazuje, nic nieznaczące przysięgi puentowane zawołaniem „Tak mi dopomóż Bóg”, występują przeciwko nauczaniu Kościoła, z którego politycznego wsparcia zawsze chcą korzystać podczas wyborów. W Kościele, w moim przekonaniu, nie brakuje kobiecości, jak powiadają często biskupi, a nawet sam papież. Jakiegoś łagodnego spojrzenia na świat. Jeżeli ktoś twierdzi, że domeną współczesnych czasów jest kobieta jako archetyp anielskości, uległości, łagodności, to nie wie, w jakim świecie żyje. Zapytajcie na przykład mężczyzn, którzy pracują na co dzień w wojsku. Niech wam opowiedzą. Jak działa kobieta w wojsku na inne kobiety? Jak działa kobieta w wojsku na innych mężczyzn? I drogie panie, to nic do was. Po prostu świat staje na głowie. Kościół w moim przekonaniu nie potrzebuje dziś dyskusji o dopuszczeniu kobiet do różnych funkcji przy ołtarzu, a już broń Boże do stanu kapłańskiego. Ale potrzebuje męskości. Jasnych, klarownych przekazów i konkretów. Bezkompromisowych działań w przestrzeni, którą dano im pod zarząd. Prostych słów, które nie potrzebują całych tomów wyjaśnień, jakichś ingerencji rzeczników prasowych, ciągłych sprostowań i dokumentów w duchu koncyliacji. Gdybym ja wychowywał swoje dzieci w taki sposób, gdybyście wy wychowywali swoje dzieci w taki sposób, że każda wasza wypowiedź, każde wasze zdanie potrzebowałoby jeszcze tłumaczenia przez małżonkę, to rodziny byśmy w żaden sposób nie zbudowali. A Kościół to przecież rodzina. Kościół, aby zaczął być na nowo traktowany poważnie, potrzebuje siły i łagodności zarazem. Musimy uderzyć pięścią w stół wtedy, kiedy trzeba wyrazić swoje stanowisko, no i przytulić z troską, gdy taka jest potrzeba. Myślę, że ci ludzie chcieliby w swoim życiu dodać trochę soli. Próbują, ale okazuje się, że nie ma ona smaku, że jest zwietrzała.
Dziś o tym, co mnie najbardziej złości, a czego nie powiedzą wam różni liberalni katolicy, jacyś vlogerzy, którzy budują swój przekaz w oparciu na przekonaniu, że wszystko jest dobrze. Nie jest. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O Kościele, ideach i sprawach wiary. Witajcie w niedzielę, w pierwszy dzień tygodnia. Usiądźcie i czujcie się jak u siebie. Wczorajszy program spotkał się z niezwykle miłym przyjęciem. To naprawdę budujące. I nie chodzi mi, broń Boże, o pochlebstwa. Z tego udało mi się na szczęście wyleczyć całe lata temu, a pozycję tę wzmogło przeczytanie po raz pierwszy litanii pokory. Gdy odczytałem ją na głos, nie znając wcześniej jej treści, co tu dużo mówić, trochę się przestraszyłem. Proście, a będzie wam dane, zabrzmiało w mojej głowie. Pochlebstwa są miłe, ale często zwodne, usypiają czujność i przekierowują uwagę na człowieka zamiast na sprawę, o którą walczy, albo, tak jak w przypadku wiary, nie na Boga, ale na tego, który stara się w swoim najlepszym pojmowaniu spraw wykorzystywać ten czy inny talent ku jego chwale. Podczas pisania wczorajszego programu miałem pewne obawy, czy nie jest on zbyt, rzekłbym, nostalgiczny w swej formie. Ale muszę wam powiedzieć, że mam taki jeden zmysł, znaczy niewiele mam, ale ten zmysł mam, który towarzyszy mi przez całe życie i nie pamiętam, żeby kiedykolwiek mnie on zawiódł. To jest dosyć dziwne, ale polega on na tym, że gdy jestem do czegoś przekonany, wszystko zaczyna wewnętrznie we mnie drżeć. Wtedy przestaję być człowiekiem, z którym da się współpracować, bo jestem przekonany i wiem, coś mi mówi jakiś wewnętrzny imperatyw. Marek, to jest to. Inni tego być może nie rozumieją. I wtedy zarzucają mi, że nie słucham. Tak, powinienem więcej słuchać, ale nie wtedy, kiedy mówi mi mój wewnętrzny głos. Wiem wtedy po prostu całym sobą, choćbym nie miał wystarczającej pewności opartej o coś namacalnego, że tak powinno być, że tak trzeba zrobić. No i co wówczas robię? Otóż robię. Tak też było, jak rzekłem, z wczorajszym tematem. Tak odczytuję naszą misję tutaj. Pobudzać umysły, pozostawiając przestrzeń na oddech. Dodawać otuchy tym, którzy chcą trwać. No a każdy z nas przecież takiej otuchy potrzebuje. Mówić wprost, odrzucać konwenanse, starając się przy tym jak najlepiej zachowywać polszczyznę. Chociaż, jak wiemy, nasza ojczysta mowa do najprostszych nie należy. No i właśnie ten kanał, cały projekt Marek Miśko Czuwaj, prowadzony przez katolika, który nie szczędzi słów i często poddaje krytyce to, co dzieje się w Polsce oraz Kościele, ma za zadanie łączyć, bo Kościół katolicki, eklesja katolika, oznacza nic innego jak Kościół powszechny. Credo et unum Deum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Znajdziecie tutaj treści pokrzepiające serca wierzących, a niewierzący, jeszcze niewierzący, mają możliwość zobaczyć, że istnieją na świecie ludzie, jest nas całkiem sporo, którzy traktują sprawy wiary i swojego kościoła arcypoważnie. Że nie jesteśmy grupą fanatycznych ludzi zaślepionych, jak nam próbują wmówić, nieczułych na to, co dzieje się w instytucji ziemskiej, którą nazywamy kościołem hierarchicznym. Że są ludzie, którzy nie będą wam mówili, jak macie żyć. Ja na pewno tego nie będę robił. Ale pokazywali, że tak właśnie warto żyć. Że są jakieś cechy wspólne, które nas łączą. I te cechy gromadzi w sobie Kościół, chociaż dzisiaj bardzo mocno poturbowany. Ale czy to jest powód, żeby go zostawiać? Bo kilku urwipołciów zachowuje się tak, jak nie trzeba? Że papieża trzeba tłumaczyć nie tylko na różne języki, ale w ogóle z jego języka na język ludzki? Że życie w Kościele i walka o tenże Kościół z tymi, którzy sieją w nim zamęt, są byle jacy, nudni do szpiku kości lub próbujący wbrew swojemu powołaniu i funkcji dopasować się do tej gnijącej, śmierdzącej rzeczywistości, trafią w końcu na silny opór. Kościół nie jest bowiem ani moją, ani twoją własnością, ani biskupa, ani papieża. Jest naszym wspólnym dobrem, o które mamy prawo i obowiązek się bić. Tak jak gdy staliśmy podczas czarnych marszów przy kościołach. Bardzo rzadko stali przy nas biskupi. Bardzo rzadko stali przy nas kapłani, chociaż też się zdarzali. Na Śląsku był biskup, który powiedział, że sobie nie życzy, aby Młodzież Wszechpolska broniła kościoła. No, ale życzy sobie za to co innego. Znamy, co się dzieje na Śląsku. Tyle słowem przydługiego wstępu. Dziękuję, że jesteście. Wszystko, co tutaj robimy, dzieje się dzięki wam, naszym mecenasom, bez których nie byłbym w stanie produkować kolejnych programów i rozwijać naszego Czuwaja.
Za hojność serdecznie dziękuję. Jeżeli ktoś z Państwa ma życzenie dołączyć do tego zaszczytnego grona mecenasów, możecie postawić nam kawę w serwisie Buy Coffee, wejść na naszą zrzutkę, skorzystać z PayPala i innych sposobów, które są zawarte w pierwszym komentarzu oraz opisie tego filmu. Dziś chciałbym przypomnieć, czym i po co jest ekskomunika i dlaczego warto ją stosować. No to co? Zaczynamy. Żona się śmieje, że dopiero zaczynamy. Taka rozbiegówka. Dzisiaj faktycznie troszkę mnie poniosło i mam dla Was kilka atrakcji. Tymczasem znów politycy z wiadomej strony podnoszą swoje łby. Podnoszą łby i uruchamiają protokół aborcja. Pewnie coś się święci i będą chcieli przepchnąć jakieś niewygodne ustawy. Znaczy, w sensie niewygodne dla nas, dla Polaków. Dla innych być może całkiem znośne. Niedługo dzieciaki w łonach matek, które były do niedawna bezpieczne, mogą znowu zacząć tracić życie. Dekadencja musi wypełnić swoje obietnice wyborcze, nie ma próżni. Nie zwiększą kwoty wolnej od podatku, nie przeprowadzą oczekiwanych reform, ale zamkną krwiożercze paszcze skrajniakom, którzy oddają na nich głosy, a którzy najchętniej spędzaliby ludzkie płody co tydzień, a tabletki dzień po łykali jak witaminy. Na tapecie znowu mamy więc powrót aborcji. Arcybiskup Gądecki, i słusznie, napisał list. Posłuchajmy komunikatu ze strony oficjalnej strony episkopatu. Odwołując się do encykliki świętego Jana Pawła II Evangelium Vitae, przewodniczący episkopatu przypomniał, że ustawy, które dopuszczają bezpośrednie zabójstwo niewinnych istot ludzkich poprzez przerywanie ciąży i eutanazję, pozostają w całkowitej i nieusuwalnej sprzeczności z nienaruszalnym prawem do życia, właściwym wszystkim ludziom, i tym samym zaprzeczają równości wszystkich wobec prawa. Powołując się dalej na Evangelium Vitae, przewodniczący episkopatu zaznaczył, że w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować, ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że nauczanie magisterium Kościoła jest jednoznaczne. Każdy, nie tylko członek Kościoła katolickiego, człowiek prawego sumienia stoi wobec moralnego obowiązku uszanowania ludzkiego życia od jego początku aż do naturalnej śmierci. Arcybiskup Gądecki zwrócił uwagę, że chociaż w demokracji większość podejmuje decyzje, nie oznacza to jednak, że racja jest po stronie większości, a jedynie, że mniejszość nie potrafiła znaleźć wystarczająco przekonujących argumentów, aby stać się większością. O racji nie decyduje liczba zwolenników danego poglądu. Racja, przede wszystkim racja etyczna, często jest po stronie mniejszości. Niekiedy zaś, o czym przypomina postać Sokratesa, po stronie pojedynczego człowieka o dobrze uformowanym sumieniu. W duchu odpowiedzialności za Kościół w Polsce i za dobro naszej wspólnej ojczyzny, wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by jednoznacznie opowiedzieli się za życiem, podkreślił przewodniczący episkopatu. Zaapelował również do członków obu izb parlamentu i prezydenta Rzeczypospolitej, by dali świadectwo prawdziwej troski o życie bezbronne, bo nienarodzone. No właśnie, siła argumentów, o której ekscelencja był łaskaw wspomnieć. Powiedział ksiądz arcybiskup, że chociaż w demokracji większość podejmuje decyzje, nie oznacza to jednak, że racja jest po stronie większości, a jedynie, że mniejszość nie potrafiła znaleźć wystarczająco przekonujących argumentów, aby stać się większością. Sądzę, księże arcybiskupie, ale przecież mogę się mylić, że powoływanie się nieustannie na Jana Pawła II, czy nawet na Sokratesa, jest właśnie tym, przed czym arcybiskup przestrzega, a sam stosuje. Skoro ludzi o zerowej wrażliwości, albo tchórzy, tak jak są tchórzami niektórzy politycy, nie jesteśmy w stanie przekonać poprzez żaden argument medyczny oraz podstawowy fakt, że zabijanie słabych, niewinnych dzieci jest odrażająco bandyckie, to co dopiero słowa papieża, z którego zrobiliście chodzącą kremówkę, albo filozofa, którego poglądów nie zna nawet 90% ludzi. Zabijanie innego człowieka tylko dlatego, że coś się podejrzewa, albo ma małe mieszkanie lub wakacje zagraniczne w planach, nie jest związane wyłącznie z katolicyzmem, ale po prostu z uniwersalnymi wartościami, które cywilizowani ludzie zwykli nazywać człowieczeństwem. Mówią z drugiej strony, a co z gwałtami? No raz, że ciąża w wyniku gwałtu zdarza się statystycznie niezmiernie rzadko. No ale dobra, zagrajmy w tę grę. Gdy gwałt jest zakończony ciążą, związane, powiedziałbym w ten sposób, związane ze sprawą są trzy osoby. Niewinna kobieta, która padła ofiarą przestępstwa, bandyta, który dopuścił się tego czynu, i nowo powstałe dziecko, człowiek. Jak myślicie,
kto z tej trójki poniesie karę śmierci? Czy winny zbrodni gwałciciel? Poszkodowana kobieta? Czy niewinne dziecko? Kto poniesie karę śmierci, najwyższą karę? Więc jeżeli mówicie o zbrodni gwałtu, w wyniku której powstaje dziecko z gwałtu, to może najpierw zatroszczmy się o to, aby dla takich zwyrodnialców przy pełnym udokumentowaniu, przy kamerach, przy dokładnym sprawdzeniu była najwyższa ostateczna kara. Nie ma zgody normalnego świata i normalnego człowieka na gwałt, gdzie ktoś kogoś wciąga do piwnicy albo w krzaki i nie wiadomo, co jeszcze z nim robi. Łamie jego duszę, łamie jego psychikę, sumienie, ciało, narusza tę świątynię Ducha Świętego, którą jest nasze ciało. Bo oni wszyscy myślą, że jak kobieta usunie dziecko, to jest jak wyrwanie zęba, nawet to z gwałtu, że nie będzie ją ten czyn prześladował do końca życia. Będzie. Jaką macie na tą odpowiedź? Nie ma psychiatrii, brakuje psychologów, państwowo czeka się nawet rok. Jaką macie dla nich odpowiedź? Spędzenie płodu, bo to łatwe, można zamknąć oko? Lewica nie ma żadnych odpowiedzi, nawet na te pytania, które sama zadaje. A mężczyźni, tacy mężczyźni, również politycy, którzy na pytanie o kwestie życia i śmierci nienarodzonych odpowiadają, że to sprawa kobiet i że to one powinny decydować, są w moim przekonaniu godni pożałowania. Jesteście niesmaczni niczym rozlazłe kluchy, ciapciaki takie po prostu i tchórze. Kobieta ma decydować w tak ważnej sprawie. To, że kobieta znosi ciążę, nie znaczy, że ma prawo decydować o życiu i śmierci innej osoby ludzkiej, szczególnie niewinnej i szczególnie, gdy ta istota jest dzieckiem. Ale żeby nie brnąć w dygresję, rzecz jest o czymś innym. Jeżeli polityk podający się za katolika publicznie sprzeniewierza się katolickiej moralności i podpisuje się pod prawem, które uderza na przykład w życie nienarodzone, powinien zostać z imienia i nazwiska ekskomunikowany przez swojego diecezjalnego biskupa i to w miejscowej katedrze podczas transmisji telewizyjnej. Może być telewizja trwam, bez znaczenia. Politycy tymczasem myślą, jakże często to słyszałem, że mają swoją wiarę i poglądy katolickie, na wiele spraw wyrażają taką samą opinię co Kościół, ale muszą oddzielić te dwie płaszczyzny. Tę polityczną i tę moralną, bo są reprezentantami narodu, a naród jest różny. Rzecz w tym, że wiele z tych kwestii nie ma nic wspólnego z wiarą, ale ze zwykłym człowieczeństwem i stanowi podstawowe zasady cywilizacji, w której żyjemy. Nie z katolicyzmem. Jeżeli jakiś polityk, katolik, zagłosowałby za zmianą konkordatu i wykreśleniem z treści tej umowy nauczania religii w publicznych szkołach, to ma do tego prawo, to jest jego opinia. Nie wiąże się to z żadnymi karami kościelnymi. Sam często jestem zresztą bliski takiej właśnie refleksji, że poziom religii, wybaczcie ci nauczyciele, katecheci, którzy robicie to dobrze, ale poziom ogólnie, statystycznie religii w szkołach jest fatalny. Nie uczy się tam niczego. Więcej rodzice powinni nauczyć w domach. Ale jeżeli ten sam polityk z kolei zagłosuje za mieszaniem dzieciom w głowach, w ten sposób, że nie będą one wiedziały niedługo, kim biologicznie są, albo uzna kompromis zabijania dzieci nienarodzonych, eutanazję i inne szaleństwa za prawo obywatelskie, powinien być po prostu wykluczony ze społeczności Kościoła, bo tego domaga się sprawiedliwość i prawo. Nie tego, że jesteśmy bezlitośni, ale on działa na szkodę całego społeczeństwa, jak rak, którego po prostu trzeba wyciąć. Co dzieje się tymczasem w Polsce, gdy rzecz taka następuje? Nic. Można podnieść rękę za zabijaniem dzieciaków z zespołem Downa, ogłosić to publicznie w programie u Remanowskiego, a następnie pójść do kościoła, gdzie zatrwożony biskup przywita go z ambony i udzieli komunii świętej. A obserwują to wierni. No to chwilę. Przed chwilą widziałem pana Tuska, jak mówił o tym, że wprowadza aborcję i za nią głosował, a teraz go widzę dzień później w Sopocie w kościele, który przyjmuje komunię świętą, a ksiądz mu jej udziela? Myślicie o tych wiernych, którzy zastanawiają się, w jakim świecie przez was żyją? On oczywiście, tak jak Robert Biedroń, na znak tolerancji będzie epatował w internecie dwoma różnymi skarpetkami. Jest taka akcja, że zakłada się dwie różne skarpetki, aby poprzeć to, że istnieją takie osoby jak dzieci, jak dorośli z zespołem Downa i że społeczeństwo ich bardzo popiera. Ale z drugiej strony pójdzie i zagłosuje, żeby te same dzieci z tego samego powodu mordować. Jak powinien w moim przekonaniu brzmieć list przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie polityków, którzy będąc katolikami, otwarcie sprzeciwiają się nauczaniu Chrystusa? I nie żebym pouczał biskupa, bo zaraz pewnie kilku mądrych coś powie, kim pan jest, panie Miśko, żeby pouczać biskupa? Nikim, ale zawodowo zajmuję się komunikacją i strategią. I powiem wam w tajemnicy, w skrytości i sekrecie, że jest sporo ludzi, którzy korzystają z moich usług i za to mi płacą. A skoro płacą i cenią za wykonywaną pracę, jak rozumiem, a nie za to, że leżę w łóżku do późnych godzin popołudniowych,
to znaczy, że robię dla nich dobrą robotę. Po prostu chciałbym się podzielić swoimi umiejętnościami zawodowymi. Chodzi o to, żeby nie robić jakichś tam apeli. Nie ubierać wszystko w dyplomatyczny przekaz. Bo często jest tak, że za tym dyplomatycznym przekazem idzie rozmycie, rozmemłanie. To nie jest też tak, że ludzie zaraz stają na baczność na samo tylko wspomnienie Jana Pawła II, że padną na kolana i zaczną bronić życia. List mógłby składać się po prostu z kilku zdań, a jego autorem powinien być prymas Polski. Powinni się pod tym listem podpisać wszyscy biskupi, wszyscy proboszczowie, każdy przełożony zakonny, wszyscy świeccy piastujący ważne stanowiska społeczne. Moja propozycja, bardzo proszę, korzystajcie, jeżeli macie odwagę. My, prymas Polski, przestrzegamy i napominamy każdego katolika piastującego funkcje państwowe, że zarówno uczestniczenie w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej prawu do zabijania nienarodzonych oraz udzielanie poparcia takiemu prawu w głosowaniu wiąże się z samoistnym wykluczeniem takiej osoby z Kościoła Chrystusowego, late sententie. Upominamy i informujemy jednocześnie, że każdy katolik zasiadający w parlamencie lub mający wpływ na tworzenie prawa jako urzędnik, który weźmie udział w procedowaniu takich przepisów, a które będą prowadziły bezpośrednio lub pośrednio do ich ustanowienia, zostanie objęty anatemą poprzez nałożenie oficjalnej, imiennej ekskomuniki, poprzez jej publiczne ogłoszenie przez biskupa diecezjalnego w miejscowej katedrze przy udziale całej katolickiej społeczności. Politycy popierający zabijanie nienarodzonych dzieci, tworzący takie przepisy bądź głosujący za ich uchwaleniem, zostaną również pozbawieni możliwości przyjmowania sakramentów świętych do czasu, aż nie naprawią swoich błędów, nie odpokutują win, nie wycofają się z nich publicznie oraz po uprzedniej decyzji Stolicy Świętej nie wrócą na drogę zbawienia. Podpisano i tak dalej, i tak dalej. Mogę to wysłać w formie tekstu, na przykład na Twitterze, żebyście sobie tylko skopiowali, żeby nie trzeba było przepisywać. Ale mam pewną wątpliwość, że sprawy, powiedziałbym, zaszły tak daleko, że nie jesteście już się w stanie rozłączyć. Bo fundusz kościelny, bo ziemia. Przecież państwo ma obowiązek oddać ziemię kościołowi. Nie po to ludzie przez całe lata oddawali kościołowi swój majątek, który później zabrali komuniści, aby teraz tego nie odzyskać. Jeżeli moja babcia oddała kościołowi swoją ziemię, to należy ona do kościoła i państwo musi ją zwrócić. Wtedy kościół byłby po prostu traktowany poważnie, nie myślicie? Stanie w rozkroku często kończy się boleśnie. Kościół święty posiada tę siłę. Jeszcze ją posiada i warto z niej korzystać. Zresztą tak czy inaczej skazujecie tych ludzi na potępienie w ogóle. Bo jeżeli oni głosują za aborcją lub pracują nad takimi projektami, to i tak się skomunikują sami po prostu. Sami. Z samego tylko faktu popełnionego czynu, czyli late sententie. Oni głosują przeciwko Bożemu prawu, a później widzimy ich, jak przyjmują w kościele komunię świętą. A mają ekskomunikę, a ekskomunikę może zdjąć jedynie biskup lub papież w wyjątkowych przypadkach, na przykład w kwestii herezji. Zachęcam do stosowania tego narzędzia. I to nie dlatego, że odczuwam z tego powodu jakąś przyjemność. Wręcz przeciwnie. Bardzo przez to cierpię. Ale dorośli ludzie powinni być traktowani z szacunkiem. A szacunek przejawia się w poważnym traktowaniu. Ktoś powie, że za mocno, że trzeba dyplomatycznie. Dyplomatycznie to już było. Obecna władza nie jest w stanie rozmawiać z innej pozycji niż pozycja siły. Zresztą na koniec programu mam dla Was pewną niespodziankę. Mój kilkominutowy dźwiękowy felieton sprzed kilku lat, gdy Platforma nieudolnie próbowała zdobyć władzę. Tylko ostrzegam, jest mocny. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za okazane wsparcie. Rozwijamy się jak należy. Wszystko dzieje się to dzięki Wam. Na koncie mamy już 62 tysiące subskrypcji, a w przyszłym tygodniu wchodzę do studia, aby rozpocząć remont. Widzę Wasze zaangażowanie i chcę, abyście wiedzieli, że to wszystko sprawia mi ogromną przyjemność. Wszystko dzięki temu, co robicie, jest możliwe wyłącznie dzięki Waszej przychylności. Jeżeli natomiast ktoś z Państwa ma życzenie dołączyć do tego zaszczytnego grona mecenasów, jeżeli uważacie, że to, co mówię, ma sens i jest potrzebne, możecie postawić nam kawę w serwisie Buy Cafe, wejść na naszą zrzutkę, skorzystać z PayPala lub innych metod, które są zawarte w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. Dzięki. Przeczytałem wiele Waszych wczorajszych komentarzy. Za wszystkie dziękuję. Ale moją uwagę zwróciły cztery, za które chciałbym wyrazić szczególną wdzięczność. Zobaczcie. Panie Marku, po Pana filmie zaczęliśmy spotykać się z ludźmi, którzy myślą podobnie jak Pan i powstał nam mały zespół. Jesteśmy z województwa lubelskiego i bardzo chętnie dołączymy do spotkania w Lublinie, o którym Pan mówi. Chętnie też spotkamy się z innymi grupami z lubelskiego. Pozdrawiamy z Lubartowa. Piękne.
Dziękuję panu. Właśnie o to chodzi, żebyśmy nie marnowali czasu na coś, co jest od nas niezależne. Po kilka godzin potrafimy siedzieć przed radioodbiornikiem czy telewizją i psioczyć na polityków, ale oni nas przecież nie słyszą. Ale to, co możemy robić, to spalić całą energię na wspólne spotkania, rozwój. Na jednym będzie 4, na kolejnym 6, aż dojdziecie do 20. A później to tylko zdobywać samorząd. Kolejny post. Panie Marku, zawarte zostało w tym materiale wszystko, co siedzi w sercu, mym i duszy, a do tej pory nie wiedziałem, jak to można wyartykułować. Teraz już wiem i trzymam kciuki, dodając sobie i panu otuchy. No i właśnie o to chodzi. To jest też ten mój cel i ta moja misja. Z takimi komentarzami spotykam się coraz częściej, również w prywatnej korespondencji. Że państwo by chcieli to wyrazić w ten sposób, że myślą podobnie, ale po prostu nie potrafią. Może jesteście po prostu umysłami matematycznymi. Mi Pan Bóg dał język, więc miele dookoła. Oby na jego chwałę. Post trzeci. Normalnie zgrałem ten odcinek do swojego archiwum, abym mógł ludziom pokazywać, jakich my Polacy mamy ludzi, tacy ludzie jak pan Marek. To jest Polska. Brawo, panie Marku. Jestem aż normalnie dumny z pana i z tego, że jestem Polakiem, wolnym Polakiem. Ze mnie to niech pan będzie najmniej dumny. Już dawno nauczyłem się, aby nie ufać nazwiskom. Mojemu też nie ufajcie. Sprawdzajcie to, co mówię i przekonujcie się, bo macie własne rozumy. Tak jak wielu z was pytało, co sądzę o nowej inicjatywie, którą podpisał pan Gadowski, Piech i Sumliński. Pana Gadowskiego szanuję, Sumlińskiego również. A jak rzekłem, do nazwisk już od dawna nie jestem przywiązany. Zbyt wiele razy byłem po prostu oszukany. Po owocach ich poznamy. Niech działają, życzę im wszystkiego najlepszego. Może wyjdzie coś z tego dobrego dla Polski. I ostatni, najkrótszy komentarz, ale powiem wam szczerze, że najmilszy mojemu sercu. Pięknie pan przemawia i choć jestem niewierzący, do mnie to trafia i to głęboko. O to właśnie chodzi. Chodzi o to, żebyśmy szukali tego, co nas łączy. A reszta już w rękach Boga. Tymczasem zbliżamy się do końca. Za chwilę usłyszycie obiecany felieton, który przygotowałem w czasach, gdy czołową rolę w Platformie odgrywała pewna doktor Szydłowca, co za ciężką pracę po katastrofie smoleńskiej zarabia teraz ładnych parędziesiąt tysięcy złotych miesięcznie w Parlamencie Europejskim. Powiedziała ona wówczas, że nasze poglądy, poglądy katolickie, śmierdzą naftaliną. I taką oto zrobiłem odpowiedź w tej sprawie. Słuchajcie mnie, dzbany. Do was piszę, niebywający w wielkim świecie biedaki z Podlasia, Lubelszczyzny i Rzeszowa. Do was, którzy za 500+ robicie wstyd podczas All Inclusive w Hurgadzie. W waszą stronę kieruję te słowa śmierdzący naftaliną rodacy, którzy córek nie chcecie dawać Arabom, a synom bronicie nosić turbany. To do was wszystkich, którzy zmuszacie dzieci do chrztu, zabraniając im jednocześnie na samodzielne wybieranie płci. Do wszystkich, którzy co niedzielę nie dajecie spać sąsiadom, bo przed wyjściem do kościoła musicie ubijać schabowe tak głośno, że inteligent cierpi po tym przez cały tydzień. Bo tak jakby nie można było w centrum handlowym zjeść obiadu chociaż raz w tygodniu. Do was, którzy robicie chlew wszędzie tam, gdzie pojedziecie za chlebem. To do ciebie. Nawet jeżeli nie doczytałeś tych kilku zdań do końca. Cuchniesz naftaliną. Ogarnij się i nie rób trzody. Nie rób, bo pani Ewa musi się później za ciebie wstydzić przed Unią. Kongres Platformy. Trzygodzinna dawka elokwencji i nowoczesności. Dużo słów prawdy, bo przecież wszyscy klaskali. Niby nic, a oto i są wypunktowane i w odpowiedni sposób zdiagnozowane najważniejsze problemy naszego kraju. Konsylium przewodniczyła dr Ewa. No i w końcu ktoś miał odwagę poprawnie odczytać wyniki badań. Mamy prawo decydować, czy chcemy urodzić dziecko. Mamy wreszcie prawo do edukacji seksualnej naszych dzieci. Mamy wreszcie prawo pójść za rękę w parku z chłopakiem lub dziewczyną. Tak jest w całym cywilizowanym świecie. A wiecie dlaczego? Bo świat jest różnorodny. Mamy prawo do wychowywania naszych dzieci w duchu równościowym tak, aby nie czuły one swoich ograniczeń z tytułu płci. Mówimy im jedno. Jesteście śmiesznie nieaktualni. Czuć od was naftaliną. Na co więc czekacie? Bierzcie do rąk kamienie. Przydadzą się też dwie belki, powróz, pałka, czerwony płaszcz, młotek, gwoździe, no i kawał przestrzeni za miastem. Może być górka szczęśliwicka albo kopiec kościuszki. Bez znaczenia. Byle wysoko. Wiemy już bowiem, kto odpowiada za wszystkie nasze problemy, zmagania z codziennością, trudy i znoje, drogie paliwo, kosmiczną stawkę VAT-u. Za to, że nie chcą nas na zachodzie, a Putin ma za nic. To nie politycy i ich nieudolność, lecz on.
No, śmiało, śmiało. Podnieś palec i wskaż na niego razem z nimi. Winnym temu, że dla waszych dzieci nie ma miejsc w żłobku, jest Jezus Chrystus i jego nieaktualna nauka. Dostęp do darmowej antykoncepcji, możliwość swobodnego wyboru płci, edukacja seksualna, wyprowadzenie religii ze szkół, wypowiedzenie konkordatu, zniesienie symboliki chrześcijańskiej z przestrzeni publicznej, to wszystko naprawi gospodarkę, kumacie? Jako ciemny lud nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że wasze problemy z zatrudnieniem i jego kosztami, niskie zarobki, wysokie podatki, niepewne emerytury, to, że nie jesteście w stanie odłożyć kilku stów miesięcznie na czarną godzinę, wcale nie wynika z tego, że państwo od 30 lat prowadzi złą politykę, ale z tego, że jesteście zapatrzeni w nauczanie Chrystusa. Antykoncepcja za darmo ułatwi wam życie, czajcie? Biznes z Chinami, eksport wieprzowiny, embargo na polskie produkty i traktowanie Polski przez braci zza Odry jak swoją kolonię rozwiążą prezerwatywy i spirale zrzucane ze śmigłowca nad Chomiczówką, Nową Hutą i poznańskim Łazarzem. Jak mawiał poeta, na łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Zrozumcie, że darmowe, kolorowe gumki spadające z nieba mogą zmienić ten stan rzeczy. W weekend zakończył się kongres Platformy. Nie było tam nic o gospodarce, nic o polityce międzynarodowej, relacjach z sąsiadami, nic o obronności, nic o służbach, o wojsku i policji, o nauczycielach i podatku dochodowym. O tym, że naszą ojczyznę nawet Ukraińcy i Litwini mają za nic. Było za to wiele o tym, że Polska jest śmierdzącą naftaliną przeszkodą, która leży pośrodku kontynentu i blokuje postęp, który mają zamiar wprowadzić cywilizowane państwa Europy. Doktor Ewa wie, co mówi. Doktor Ewa jest z Szydłowca. A wiadomo, że kto choć raz był w Szydłowcu, ten w cyrku się nie śmieje. Doktor Ewa zgodziła się startować do Europarlamentu i nie chce się za was wstydzić. Elektorat musi się zgadzać, bo z wyboru nic. Walka toczy się więc o dusze, które chociaż powstałe z działania Boga, nie chcą mieć z nim nic wspólnego i gardzą naukami jego syna. Pani Ewa dla głupich 70 tysięcy miesięcznie nie chce być już katolickim ciemniakiem. Mogła mówić wcześniej, to bym dał jej tę kasę, byle nie siała zgorszenia. Pani Ewa nie będzie już chodzić do kościoła i całować papieża po dłoniach, bo liczy na nowy elektorat. Oczywiście za 5 lat, gdy struktura społeczna w ten kraju zmieni się ponownie, pani Ewa przed kamerami znów przyjmie komunię i stanie w pierwszym rzędzie w kościele. Każdy swój tekst związany z kościołem staram się przemodlić. Przed publikacją wysyłam go do kilku duchownych, żeby mogli ocenić, czy w swej zapalczywości nie zapomniałem o pokorze. Jeden z księży odpisał mi w ten oto sposób. Polityka kościoła w Polsce jest następująca. Starać się ułożyć z władzą, aby zachować status quo. Aby tylko większość sejmowa nie wprowadziła aborcji do 9 miesiąca ciąży. Aby nie rozwiązała konkordatu. To smutne, ale prawdziwe. Trzeba się modlić, panie Marku. Trzeba, proszę księdza. Trzeba, ale od kiedy to, że ośmielę się zapytać, kościół jest od układania z władzą? Rozumiem, komuna, stalinizm, spryt był wtedy niezbędny, ale dziś? To kompromis ma polegać na tym, że dzieci z zespołem Downa można wrzucać do gazu i przymykać na to oko? Ważni duchowni dają się fotografować z politykami, którzy nawołują do aborcji in vitro, straszą furiatkami od czarnych protestów, mówią, że chrystusowe zasady śmierdzą naftaliną. Po takich wypowiedziach ci sami, znani powszechnie politycy, idą do kościoła i przystępują do komunii, a wy im jej udzielacie. Rozdajecie ciało naszego Pana jak chleb w piekarni, każdemu, kto przyniesie tylko kilka złotych. Natomiast politycy uważający się za katolickich, a walczący jednocześnie z nauką naszego kościoła, sieją zgorszenie. Przez takie rozmydlenie prawa istnieje dziś cała masa szczerze wierzących ludzi, którzy uważają, że kościół pozwala na aborcję. Ile dyskusji z takimi osobami przeprowadziłem. Inni, ci, którzy nie wierzą, i tak na kościół plują. Chcecie rozwiązania? Zacznijcie ich ekskomunikować. Kościół jest od tego, żeby prowadzić ludzi do zbawienia, a nie wskazywać drogi na skróty. A propos naftaliny. Rzeczywiście ten najprostszy z policyklicznych węglowodorów aromatycznych nie należy do najlepiej pachnących. Znam jednak inne zapachy, z którymi musieli radzić sobie swojego czasu pracownicy Ministerstwa Zdrowia i z tego co wiem, nie byli zadowoleni z tego faktu. Efekty widzieliśmy wszyscy na czerwonym dywanie w towarzystwie Złotej Pani. Był to październik, rok 2014. Trzeba z nimi jechać do spodu. Dzięki za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.